Edzio, jest 2010 rok, ty wygrywasz bitwę o Kemp. Jeszcze wtedy młody chłopak w warkoczykach, 15-letni, pokonuje starszych od siebie kolegów po fachu. Co wtedy czujesz? No właśnie, bitwa o Kemp była taką bitwą, która, można powiedzieć, dała mi pierwszy strzał popularności wtedy na całą Polskę, bo byłem małolatem, który wchodzi i staje do walki z weteranami i walczy z nimi jak równy z równymi. Co wówczas myśli sobie taki chłopak, który w wieku 15 lat pokonuje gości od siebie dwa razy starszych? Trochę to uderza do głowy, wtedy zaczynasz mieć poczucie, że możesz osiągnąć wszystko. Dotknęła cię pycha? Uderzyła mnie wtedy pycha i faktycznie poczułem się najlepszy i poczułem, że mogę osiągnąć wszystko w tym, co robię, że jestem już na takim poziomie, że mało kto może się ze mną równać. Jakie były konsekwencje tego? Kiedy skonfrontowałem się z rzeczywistością, to okazało się, że wcale jednak taki najlepszy nie jestem, jak mi się to wydawało. I kiedy zaczęły się pierwsze porażki na bitwach, to wraz z nimi przyszły również porażki na polu osobistym. W domu, w szkole, w kontaktach z rodzicami, w kontaktach z rówieśnikami, z dziewczyną.